Drodzy mieszkańcy naszego miasta, jak obyczaj stary każe, dzieci i młodzież z Teatru Małych Form wraz z dyrektorem Miejskiego Domu Kultury, panem Andrzejem Kindratem, chcemy Państwu złożyć życzenia świąteczne i noworoczne. Pruszy śnieżek nad polami, biała kaszka manna, a w stajence ubożuchnej siedzi Maria Panna. Będzie Wigilia, uśmiechną się ludzie, do świątecznej zasiądą wieczerzy. Błogosławiony grudzień, żłobie leży, któż pobierze? Synka sianem otuliła, śnieg otulił drzewa. Anioł skrzydłem mrok rozświetla, kołysankę śpiewa. Już wędrują trzej królowie za tą złotą gwiazdą. Gwiazda wjedzie do Betlejem, a w Betlejem jasność. W żłobie leży dzieciąteczko, a to niespodzianka. Włóż więc gwiazdę na choinkę, a pod obrus sianka. Dzisiaj o zmierzchu wszystkie dzieci, jak małe ptaki z gniazd, patrzą na niebo, czy już świeci najpierwsza z wszystkich gwiazd. O zimne szyby płaszczą noski w okienkach miast i wsi. Czy już schrunęła z ręki boskiej, czy już nad nami tuli? Anioły mogą zejść do ludzi, przebiec calutki świat. Śnieg taki czysty, że nie ubrudzi białych anielskich szat. Białe opłatki, białe stoły, świeżych choinek las. Doprawdy mogą dziś anioły zagościć pośród nas. Tylko ta gwiazda niech zaświeci nad ciszą białych dróg i zawiadomi wszystkie dzieci, że się narodził Bóg. Niech te piękne święta Bożego Narodzenia i cały następny rok upływają Ci w dobrym zdrowiu. Niech przyniesie Ci to odpoczynek i tak bardzo potrzebną nam wszystkim nadzieję. Niech z nut świątecznych zapachów powstanie najpiękniejsza kolęda i czarem swej melodii spełni wszystkie Twoje marzenia. Niech moc wigilijnego wieczoru przyniesie Ci spokój i radość. Być ptakiem lub aniołem, by móc wzlecieć do księżyca, by w jego pięknie odpocząć od codzienności, by pomarzyć w ciszy i samotności, by zatopić myśli w jego ramionach i spoglądać na świat i ponownie odkrywać jego piękno, by znów tak pragnąć powrócić na ziemię, aby stamtąd oglądać księżyc na niebie. Nie umiem, ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz.
głośno, kiedy żartujesz. Bardzo cię kocham i potrzebuję. Nie boję się, gdy ciemno jest. Ojciec za rękę prowadzi mnie. Nie boję się, gdy ciemno jest. Ojciec za rękę prowadzi mnie. W tym trudnym czasie moje życzenia kieruję do wszystkich osób, które ciężko pracują i w całości oddają się drugiej osobie. Do nauczycieli, którzy mimo wszystkich problemów uczą nas i pilnują, abyśmy nie zapominali o naszych obowiązkach. O wolontariuszach, którzy pomagają tym najbardziej potrzebującym. I wreszcie tym, którzy ratują życie. Do lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, do całej służby zdrowia. Życzę wam energii i siły do wypełniania tej ciężkiej pracy. Dziękujemy wam za zaangażowanie i za odwagę i życzymy wam zdrowia, miłości i wiary. Zobaczycie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jakiego chciałabym świata? Pragnę doliny szacunku, pełnej zabieganych ludzi. Pogoni nie za pieniędzmi, a drugim człowiekiem. Marzę o tym, aby każdy z nas w tym czasie odnalazł uśmiech i potrafił podzielić się nim z innymi. Święta to czas bycia razem. Cała sytuacja pokazała nam, że bycie ze sobą nie oznacza fizycznego biesiadowania, a bycia z kimś myślami. Pomyślmy zatem o tych, którzy przy wigilijnym stole z nami nie zasiądą. I sprawmy, by ci, co są przy nas, mogli poczuć się wyjątkowo. Marzy mi się, żeby w nadchodzącym nowym roku świat był dla was pełen ciepła, radości i przyjaciół oraz spokoju, tak potrzebnego w aktualnej sytuacji. Życzę wam i sobie samej nowego początku i nadziei na lepsze jutro. Dużo miłości do bliskich, dalekich oraz samych siebie. Oby troski odeszły i nadeszła wiara, że jeszcze będzie przepięknie. Jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będziemy blisko. Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. A nowy rok niech będzie tego wszystkiego zapowiedzią. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragnę państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia
w imieniu własnym oraz pracowników Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie. Niech te święta będą pełne radości, miłości, życzliwości, ciepła oraz wzajemnego zrozumienia. Niech ten zbliżający się nowy rok 2021 będzie rokiem nowym, lepszym, pełnym normalności, wzajemnej życzliwości i pragnę życzyć Państwu w tym nowym roku szczególnie zdrowia. Żebyśmy się spotkali w przyszłym roku pełni optymizmu, pełni nadziei i wiary w lepsze jutro. Tego Państwu serdecznie życzę.